Jestem Agnieszka Jogowska, zwana też Pluszem i formalnie i sercem i duchem jestem z Wielosferem, więc jestem taką, jak wczoraj żartowaliśmy, matką warszawską Wielosferu. No i chciałabym wam opowiedzieć co nieco o tym, czym się zajmuję dość często i o LARPach, które bardzo lubię, no bo chyba każdy z nas jak coś tworzy, to tworzy to, w co sam chciałby grać, przynajmniej mam takie wrażenie. No i to są właśnie LARPy cykliczne. Na poprzedniej koli miałam artykuł odnośnie LARPów cyklicznych, tam miałam o grzechach LARPów cyklicznych. A na tą kolę, dlaczego akurat przywiozłam ten temat, żeby powrócił ponownie, zainspirował mnie do tego pewien Polak, który mieszka w Dublinie, a jest szefem międzynarodowego projektu LARPowego. Można śmiało powiedzieć, że jest to największy LARP na świecie. I jest to Shadowplay International. I jest to LARP, który ma swoje odsłony w różnych miastach na całym świecie, począwszy od, nie wiem, dalekiej, poza, tak, na antypodach Australii, także w Irlandii, we Włoszech, w Hiszpanii, w Stanach, w Kanadzie, no już wymieniać aż nie będę, bo dużo różnych krajów bierze w tym udział, no i w większych miastach tych krajów odbywają się gry, które są ze sobą połączone. No, warto wspomnieć, myślę, na konferencji, warto pokazać Polakom, bo nie wiem, czy każdy z was zdaje sobie sprawę, że coś takiego istnieje, a nawet jeżeli sobie zdaje, no to może nie wie o tym, jak gdyby, jakichś szczegółów. No i ja dużo gadałam o tym z Jarkiem, który jest national koordynatorem Polak w Irlandii, no wiadomo, zasiedlamy Irlandię, jest tam koordynatorem tego projektu. I jest to chyba ciekawe pod względem tego, jak to jest w ogóle zrobione, bo wyobraźmy sobie sytuację, no jest to bardzo trudny LARP, w ogóle LARPy cykliczne to jest trudny temat, bo mamy sytuację, w której musimy połączyć fabułę całego świata, który razem gra. Wiem, że obecnie modne są LARPy, typu, na których, tak, norweskie LARPy, na których przeżywamy katarsis niekoniecznie tak zwane LARPy, nie wiem, wampirze, no bo jest to, wiadomo, ten LARP jest osadzony w świecie mroku, bardzo popularnym. Dlaczego właśnie, to też jest ciekawe, że jest to pewien fenomen. Co byśmy nie mówili o LARPach wampira, czy o LARPach świata mroku, to jest to jedyny projekt, który urósł do takiego, tak wielkiego czegoś, tak? Z ciekawostek, które można o nich powiedzieć, używają oni bardzo dużo tutaj, bardziej do technicznej strony, bardzo rozbudowany system, który działa, który właśnie integruje wątki, integruje fabułę i mają też odpowiednich ludzi od różnych tam rzeczy. Ciekawy podział projektowy. No nie mam akurat tutaj czasu, żeby o tym wszystkim mówić. No mają koordynatorów, którzy koordynują daną, jak gdyby dane wątki fabularne. No jest to bardzo ciekawe. Co mogę powiedzieć, co bym chciała powiedzieć, na pewno z czego by się Jarek ucieszył, to chciałabym, żeby kiedyś w przyszłości, wiem, że to jest ciężko wykonalne, żeby Polska w przyszłości też mogła wziąć udział w jakimś takim projekcie. No ale nie wiem, czy mamy na to warunki, bo nie mamy aż tak dużo chyba trwale działających klubów, które chciałyby prowadzić akurat w świecie mroku. Ale na pewno jakbym mogła, to bym coś takiego, byłabym zainteresowana. No bo ja na co dzień prowadzę LARPa cyklicznego właśnie MAGA, który ma miejsce w Warszawie. Na sali też są moi gracze. No. I cóż, no, co mogę powiedzieć jeszcze o LARPach cyklicznych, co nie będzie bezpośrednio powielało tematu artykułu, to tak. Przede wszystkim uważam, że LARPy cykliczne są jednymi z najciekawszych, ale i najtrudniejszych LARPów, dlatego, że konsekwencje czegokolwiek nie wprowadzimy do LARPa ciągną się na nim przez bardzo długi czas.
ale też dlatego, że na bieżąco musimy, na przykład jeżeli projekt mamy co miesiąc, bardzo często my na przykład mamy co miesiąc projekt albo co dwa miesiące, to musimy bardzo szybko zastanawiać się, tworzyć jakieś fabuły, rozwiązanie fabularne, wątki i no, przez to można bardzo łatwo, a konsekwencja, jak już mówiłam, się długo za nami ciągnie, więc łatwo doprowadzić do czegoś, że LARP nam nie będzie działał, tak, dalej, ale też jak gdyby to wczuwanie się, te wszystkie momenty, tak, bleedu, tworzenie społeczności wokół LARPa, tworzenie społeczności wokół gry, występuje tutaj chyba najmocniej i najciekawiej, nie, że po roku grania na przykład daną postacią mamy najmocniejsze szanse na ten bleed, nie. No, też z pozytywów LARPów cyklicznych, które wydaje mi się dlatego, że warto je robić, to jest, tak jak już mówiłam, tworzenie społeczności, że wokół gry mamy całą jak gdyby otoczkę, tak? U nas my, oprócz LARPa, robimy też sesje pomiędzy LARPami RPG-owe. Wiadomo, zawsze jest tam jakiś tam PBF, tak, że można też pogać sobie na forum, spotkania graczy, no i to napędza bardzo fajny, no taki artystyczny, kreatywny, tak, jakiś ferment, tak, że nie tylko sam LARP, ale też otoczka. Też uważam, że LARPy cykliczne, z czym głównie chciałam powiedzieć na tej prezentacji, to nie jest, one się nie zatrzymały, nie wiem, w epoce, gdzie był tylko LARP, wpuszczamy gracze do pomieszczenia, tak, i nic się nie dzieje. Staram się bardzo od tego odchodzić, staram się stosować różnego rodzaju nowoczesne zabiegi, elementy nowych form, różnego rodzaju tutaj ukłon w kierunku New Age'a, także jakichś black boxów, można to tak nazwać. Staramy się wprowadzać, nie wiem, elementy Jeepa albo też w ogóle same Jeepy do świata i jak najbardziej ubogacać to, co będziemy prezentować, nie? Żeby to nie chcemy powielać schematów. Ja bardzo właśnie dlatego sądzę, że cykliki są przez ambitnych twórców LARPów często uważane za taki przestarzały gatunek, no bo każdy wyobraża sobie o taki LARP wampira, gdzie wszyscy siedzą w jednym pomieszczeniu i gadają i tak co miesiąc, nic ciekawego, a fajnie jest zrobić coś właśnie oryginalnego, coś takiego, czy to właśnie zastosować jakieś nowe formy, czy to zrobić coś ciekawego też w fabule. No i staramy się to robić i też wszystkich do tego zachęcam. No i też to chciałam sprzedać właśnie Shadowplay podczas rozmowy z nimi, no i tutaj na bieżąco rozmawiamy i fajnie by było coś takiego, jak gdyby, żeby te cykliki na całym świecie się też jakoś rozwinęły. No, cóż jeszcze mogę powiedzieć, nie wiem, może ktoś ma jakieś pytanie. Bo chciałam zachęcić do dyskusji też osoby na sali pod tym względem, czy sądzicie, że cykliki są gatunkiem ciekawym, są gatunkiem trudnym, są gatunkiem, no właśnie. Czy są jakieś pytania może z sali? Widzę tam Zosię z tyłu, tak? Czy ktoś bliżej? Dam tutaj i Zosiu, już do ciebie idę z drugim mikrofonem, dobrze? Artur Woźniak i ja mam takie pytanie, no właśnie, cykliki są nawet bardzo trudnym gatunkiem, bym powiedział. Ja przyznaję, że wypadłem z obiegu. Powiedz mi, jak wy sobie radzicie z tymi problemami, które zabiły te wszystkie wielkie cykliczne LARPy w Polsce, jak tam PBN, Rage Across i tym podobne. To znaczy z tymi zjawiskami, które tam się działy. No jakie problemy masz na myśli? Bo no, problemów było, jest było ich dużo, dużo, prawda? No właśnie, tutaj moglibyśmy mówić długo. Ja też, jak już mówiłam, miałam o tym artykuł, więc nie chcę powielać tych wszystkich grzechów cyklików, które one robią. No i cóż, moim zdaniem głównym problemem cyklików, główne problemy, trzy grzechy, które tak mogę teraz na szybko wymienić, żeby się za bardzo nie zgadywać, to jest po pierwsze dobra komunikacja MGów i graczy między sobą.
żeby nie powstał jakiś tam negatywny ferment, tak, nie przeniesienie gry na poza grę i tak dalej. Druga rzecz, oryginalność i to, żeby starać się tworzyć jednak coś ciekawego i nowego, pomimo tego, że tworzy się w gatunku, który niektórzy z góry skazali na porażkę, tak, czyli z góry skazali, że o, to nic już tam ciekawego nie powstanie. A trzecia rzecz, żeby robić co jakiś czas, żeby ten lab się nie ciągnął wiecznie, tylko żeby była fabuła zaprojektowana na przykład na rok, nie? Później ewentualnie możesz zrobić następną fabułę, ale myślenie o czymś, że to jest lab wieczny, spowoduje to, że w końcu ci się wyczerpie materiał, o którym mógłbyś, jak gdyby przedstawić graczom, nie? Jeszcze raz, bo... Tak, i to też, bo to nie jesteśmy tutaj jak gdyby odkrywcami, nie? Shadowplay, oni grają już lat 10, są spadkobiercami też Camarilli i oni też robią resety co jakiś czas z góry zakładają, że po prostu fabuła jest zamknięta i dzięki temu mogą sobie pozwolić na dowolne rzeczy, też konsekwencje też nie ciągną się z tobą tak długo, nie? Bo tak jak już mówiłam, cykliki mają to do siebie, że zrobisz ten błąd i on będzie się za tobą ciągnął, nie? Więc tutaj na pewno to jest jakimś problemem. Jeżeli widzisz jeszcze jakieś, no to mogę ci powiedzieć na przykładzie, jak my się staramy rozwiązywać. Nie mówię, że jesteśmy odkrywcami jakimiś bardzo wielkimi. Staramy się po prostu tworzyć fajnego larpa, nie? Fajną zabawę dla graczy. Ja mam dwa pytania, Wircyn, Wioska Fantazy. Pierwsze jest takie, czy to jest tylko larp wampirzy, czy to jest larp ogólnie Świata Mroku? My robimy larpa maga w Warszawie. Mówię o tym międzynarodowym. A o tym międzynarodowym nie. Jest larp całego Świata Mroku. W każdym mieście, no, w dużych miastach, nie wiem, w Sydney czy w Dublinie, dzieją się larpy naraz wielu różnych jak gdyby gatunków, tak, Świata Mroku. Zresztą to jest bardzo ciekawe, bo akurat nie każdy lubi Świat Mroku, a jest to jedyny świat, który odbił się tak dużym echem, że stworzył ogólnoświatową fabułę, nie? Ciekawe, czy by się dało poprowadzić na przykład larpa cyklicznego, który nie byłby akurat oświatowym, bo nie wiem, teraz akurat popularne są z ankiety to Drakana, bodajże obyczajówki wśród emgów, tak? A wśród graczy akurat fantaziaki, bodaj to chyba tak wynikało, więc może też by coś takiego... Larpy cykliczne się pojawiają różnie, tylko zazwyczaj są w różnej tematyce, tak? Tylko zazwyczaj są w jednym miejscu, ten larp jest i się nie rozszerza dalej. To jest jedyny taki projekt duży, nie? A drugie pytanie jest takie, czy jakieś konkretne warunki, a w zasadzie jakie, musi spełniać taka, powiedzmy, fabuła na poziomie krajowym, żeby dołączyć do tej ogólnej rozgrywki? Bo rozumiem, że to jest kwestia chyba akceptacji jakichś wydarzeń na świecie, czy politycznych? W jaki sposób to tutaj wygląda? Tutaj bym bardzo długo mogła mówić. To jest w ogóle bardzo ciekawe pod względem też zobaczenia, jak działa tego typu wielki projekt. Oni mają ludzi, którzy się zajmują, mają w ogóle dwa niezależne drabinki ludzi. Oczywiście jeden to jest logistyka, koordynatorzy, drudzy to są narratorzy. I ci narratorzy są na poziomie ogólnoświatowym, później jest poziom krajowy, później jest poziom danego miasta. Oni się tam jeszcze wewnętrznie dzielą na takich, którzy się zajmują tam mechaniką, takich, którzy się zajmują różnymi rzeczami. No i teraz kraj ma jakąś wolną rękę, na przykład nie wiem, jakby Polska się chciała dołączyć, to ma wolną rękę w kwestiach, które nie wychodzą poza granice Polski, fabularnych, a w kwestiach, które wychodzą, no to muszą się dogadać z tym ogólnoświatowymi twórcami fabularnymi, nie? Więc to takie rzeczy musieliby spełnić, no i plus wiadomo jakieś formalne też kwestie, które musielibyśmy spełnić, żeby tam dołączyć, nie? No ja nie wiem, czy nam się kiedykolwiek uda coś takiego uczynić, ale byłoby to fajne, nie? Fajnie stać się częścią czegoś tak dużego. Krzysztof Majka, Valeria Berg. Plus, ja mam taki jeden komentarz, jedno pytanie. Komentarz jest taki, że mam wrażenie, że mówisz o cyklikach, ale tak naprawdę mówisz o grach, które są, nie dość, że są cykliczne, to są jeszcze symultaniczne z innymi takimi samymi grami, tak? Że to, no, jest, tak. Że to jest troszkę szerszy temat. Drugie pytanie, czy masz wiedzę i możesz nam opowiedzieć o kondycji larpów cyklicznych, nawet tych światomrokowych w Polsce obecnie? Jasne. Ja wiem, że były projekty, które wskrzeszały tą ideę Poland by Night,
ale co się teraz z tym dzieje, jeżeli możesz, będę wdzięczny. Jasne. Po pierwsze, dlaczego mówię akurat o symultanicznych lapach? Dlatego, że żeby powiedzieć po prostu o czymś tutaj nowym, nie? No bo wiele osób na pewno, no każdy się pewnie zetknął, w każdym mieście jest jakiś lap cykliczny, nie? A lapy symultaniczne są jednak, szczególnie na tak dużą skalę, jak nie wiem, Shadowplay International, są jednak nowym tematem mimo wszystko dla polskiego gracza. Nie każdy o tym słyszał. Co do obecnej kondycji lapów światomekowych czy cyklicznych, no cyklików jest trochę różnych, a jeżeli chodzi o świat mroku, to my staramy się właśnie wskrzesić ideę tego symultanicznego LARPa, tak, światomrokowego, razem z Rzeszowem tutaj, z MGami z Rzeszowa. Przepraszam, możesz powiedzieć, co oznaczamy, bo... No właśnie do tego właśnie ja, MG z Torunia, czyli Marcin Zaremski i jego tam świta, plus Andrzej Ziółkowski i jego koledzy też z Torunia, plus jeszcze z Krakowa Wojtek. Staramy się wspólnie zbudować, no my gramy obecnie w MAGA, staramy się wspólnie zbudować właśnie projekt. Mamy wspólne podwaliny tego i dążymy do tego, żeby wskrzesić tę ideę, tak? Gdzieś tam w marzeniach dalekich, gdzieś może jest właśnie to, żeby się kiedyś być może przyłączyć do tego ogólnoświatowego projektu, tak? Ale to jest raczej daleka pieśń, dalekiej przyszłości, tak? No wcześniej przed nami w Nowym Świecie Mroku był jeszcze robiony Shadows of Poland, który to projekt obecnie no, w takiej formie, w jakiej był, został zakończony, ale my jesteśmy kontynuatorami jakiejś idei takich tak cyklicznych lapów symultanicznych w Polsce. No nie powiem, że jest to temat trudny, żeby go zrobić dobrze, nie? Symultaniczny już tym bardziej. Zofia Urszula, Kaleta, Stowarzyszenie Wielosfer. Plusz, czy mogłabyś nam podpowiedzieć, na jakie gry, które nie pochodzą ze świata mroku, a które są grami cyklicznymi, warto pójść w Polsce? Na gry cykliczne, które nie są lapami świata mroku. No to tak, obecnie bardzo, bardzo fajny był LARP, który niestety głównie tutaj były projekty mogę oceniać, bo w obecnie no, sama osobiście nie grałam, nie? To tyle, że czytałam o jakichś, które się odbywają. Cóż, co z takich rzeczy obecnie odbywających się, to sama nie wiem, co bym mogła polecić, bo w niczym nie grałam, nie? I tak mi ciężko jest trochę polecać coś, w czym nie brałam udziału. A możesz chociaż wymienić, jakie inne rzeczy poza światomorkowymi się dzieją i gdzie? Obecnie? No teraz tak. W Poznaniu chyba się nic nie dzieje. Niestety wszystko, co tam było trochę... O, Spuria w Poznaniu się dzieje, no ale to jest też świat mroku stary. Wrocław ma też świat mroku LARPa cyklicznego, więc tam tutaj nic nie... Były tam steampunkowe nasze też projekty, ale już teraz się nic nie dzieje. W Łodzi się zaczyna, jeżeli się uda, deadlandsowy LARP, tylko to będzie początek teraz, więc jeżeli Tomkowi wyjdzie, no to planuję zrobić z tego być może projekt cykliczny. Teraz tak dalej, no nie wiem, jeżeli ktoś jeszcze jakieś kojarzy, no właśnie teraz jest taki trochę regres cyklików, nie, bo było, proszę, barwę, nie? Przepraszam, że... A Legenda Pięciu Kręgów, tylko... Tak, tak. Już. No niestety jest trochę regres cyklików. Kiedyś był taki okres, w którym było bardzo, bardzo dużo w Polsce różnych tematyk, ja na nich też grałam, też prowadziłam. Prowadziliśmy, nie wiem, na przykład Steam London, taki steampunkowy LARP, tak? Tutaj też w Lublinie wiem, że tam były chyba organizowane też LARPy takie bardziej historyczne. To tutaj pytanie do Grimoire'u. My nie. No w Warszawie też był LARP Grotron, ale niestety cykliki też mają to do siebie, że czasem jest, dlatego nie mówię o takich projektach, które mają dwa LARPy cykliczne, które na przykład dalej nie zostały pociągnięte. Nie? Bo na przykład w Warszawie był niedawno Monastyr, też LARP cykliczny, no ale były jego dwie odsłony, po czym no się niestety projekt z powodu różnych tam, przy czym nie został pociągnięty dalej, nie? Więc takich prób jest wiele.
ale długi lab cykliczny, który mogłabym z czystym sumieniem polecić obecnie, no to nie kojarzę takiego labu, sama w niego nie grałam. Nie? No może dlatego, że to jest, no mówię, to jest trochę regres cyklików. No szkoda, no bo ja obecnie lubię grać na cyklikach. Dobrze, słuchajcie, mamy pytanie z czatu od Mikołaja Kowalczyka. On się pyta, czy ten Shadowplay ma związek z LARPem Camarilla z lat 90. Wedle jego informacji w samych Stanach Zjednoczonych grało tam ponad 3000 osób. Czy ten Shadowplay jest jakimś, nie wiem... Duchowym spadkobiercą jest trochę. Mhm. Ja to bym mogła długo rozwijać, bo długo na ten temat gadałam właśnie z Jarkiem, ale to wyglądało tak, że pewnego razu White Wolf, czyli jak gdyby szefostwo organizacji i twórców, tak, zajmujących się właśnie wydawaniem Świata Mroku, oddało klub Węce Graczy. Ten klub później przechodził bardzo różne tam, Camarilla właśnie tak się nazywał klub, on przechodził bardzo różnego rodzaju tam transformacje. W końcu się podzielił na dwa czy trzy różne kluby. Jednym z nich jest właśnie Shadowplay i część osób stamtąd grało i tworzyło też wcześniejsze LARPy w Camarilli, tak? Więc obecnie oni prowadzą w nowym i w Starym Świecie Mroku dwie niezależne fabuły na cały świat. Dla mnie to jest, no naprawdę, dlatego właśnie dzisiaj o tym mówię do was, bo dla mnie wydaje się to coś naprawdę dużego, ciekawego i dla pasjonatów na pewno wciągającego, nie? Jak na taką skalę. Jeszcze tutaj pytanie jest. Marcin Słowikowski, Grimoire Lublin. Ja bym chciał zapytać o takie wskazówki, bo nie robiłem nigdy LARPa cyklicznego, ale kiedyś dużej gry też nie robiłem, a raz mi się udało. Czy masz jakieś wskazówki dla kogoś, kto chciałby rozpocząć robienie LARPa cyklicznego, na co powinien zwrócić uwagę? Przede wszystkim wydaje mi się, że z góry na początku powinien się spotkać ze swoimi graczami i dogadać z nimi odnośnie czego będzie gra i jakby chciał, żeby oni grali, bo w LARPie cyklicznym bardzo, bardzo ważną rolę pełnią gracze, którzy fajnie jakby grali w nim długo i angażowali się w grę. Więc powinien się spotkać z graczami, a później powinien wymyślić fabułę ogólną, która się zamknie właśnie w jakimś okresie czasu, na przykład w przeciągu roku. Nie myśleć o tym LARPie jako LARPie, który będzie wiecznie LARPem wiecznym. I starać się zacząć od jak gdyby takich podstawowych rzeczy. Na początku fabuła nie musi być jakaś z fajerwerkami, widowiskowa, ale ważne też, żeby nie zaczynać od dużej ilości trupów w szafie, bo później jest pewna konsekwencja tego, że nie będziemy mogli gacza zaskoczyć czymś nowym, jeżeli wszystko włożymy już na sam początek, tak? Ale dla mnie najważniejsze jest osobiście właśnie to, czym się różni LARP cykliczny od jednostrzału. To jest LARP, gdzie duży nacisk należy kłaść na rozmowę z graczami, na tworzenie środowiska, na tworzenie wspólnego projektu, a nie po prostu LARPa, w którego sobie zagramy i tyle, nie? To jest moja taka rada.